Dla kogo Beagle? Beagle są psami, które stają się coraz bardziej popularne. Wystarczy na nie spojrzeć, wystarczy troszkę popatrzeć, jak się zachowują, i już wiele osób stwierdza, że to jest doskonały, idealny pies dla nich. Ale dla kogo Beagle będzie najfajniejszym towarzyszem, psim towarzyszem? Od razu zacznę od tego, że dla kogoś. Kto jest w stanie zapewnić swojemu psu dużo swojego czasu i dużo swojej uwagi? To pies, który uwielbia towarzystwo ludzi. To pies, który najszczęśliwszy jest, kiedy obok niego jest człowiek. I oczywiście można by to powiedzieć o większości psów, jednak Beagle potrzebuje tego towarzystwa, żeby nie było z nim tylu problemów, co mogłyby być, mogłyby się pokazać, gdy tego towarzystwa nie ma. Ponieważ to również pies dla kogoś, kto jest w stanie zapewnić mu tą dużą potrzebę ruchu. Bigle naprawdę są wulkanami energii. One potrzebują bardzo dużo ruchu, o wiele więcej ruchu niż się większości ludzi decydujących na bigla wydaje. A taki niewybiegany bigl może sprawiać gigantyczne problemy, ponieważ kiedy nie zaspokoimy tego wybujałego temperamentu, mogą one na własną łapkę szukać Jakieś rozrywki, niszczyć, szczekać, kopać, uciekać i robić milion innych rzeczy, które te bardzo inteligentne psy sobie wymyślą. Więc, po pierwsze, musisz mu zapewnić dużo swojego czasu i uwagi. Po drugie, to pies, który musi trafić dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że to psy wymagające pod względem ruchu. Dla kogoś, kto poszukuje psa przyjacielskiego i łagodnego. Bigle są z reguły bardzo pozytywnie nastawione do otoczenia. Są to psy bardzo wesołe, bardzo pogodne i świetnie odnajdują się u ludzi, wśród ludzi, opiekunów, którzy właśnie tego psa potrzebują. Potrzebują psa z takim fajnym, miłym charakterem, jeśli chodzi o to spojrzenie na otaczający ich świat. Dla kogoś, kto uwielbia zabawę z swoim psem. Dla kogoś, kto Lubi wygupy z swoim psem, to Bigle będzie doskonałym kandydatem. Ale trzeba pamiętać, że Bigle muszą trafić do osób, które zdają sobie sprawę z jego bardzo mocnego charakteru silnego charakteru, ponieważ jest to pies, mocno, ponieważ jest to pies bardzo samodzielny, niezależny, bywający uparty, potrafiący stawiać na swoim, i ta upartość, ta niezależność wiele osób może doprowadzić wręcz do szału. Ponieważ niewłaściwie wychowany Bigel może sprawiać bardzo duże problemy. A wiele osób zapomina o tym, że te psy wymagają bardzo konsekwentnego wychowania. Bez konsekwencji, bez stawiania jasnych granic, Bigel może nam wyrosnąć na, na prawdziwego despotę. Psa, który będzie robił wszystko po swojemu, będzie sprawiał wiele problemów i oczywiście no nie będzie to zbyt fajna sprawa, kiedy taki Bigel będzie. Po prostu nam robił problemy. A będą one wynikać z tego, że nie wiedzieliśmy, że Bigla trzeba w odpowiedni sposób wychować. Więc dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że Bigl to pies, który musi być wychowany w sposób bardzo konsekwentny, cierpliwy, ale nadal delikatny. Konsekwencja nigdy nie oznacza mocnego, ostrego traktowania. Dla kogoś, kto poszukuje fajnego psa. Rodzinnego. Ponieważ Bigle dobrze dogadują się z najmłodszymi, oczywiście, obie strony muszą wiedzieć, jak się bawić, ale Bigle doskonale sprawdza się jako pies rodzinny. To pies, który uwielbia to życie rodzinne. On lubi ruch, lubi zamieszanie, lubi kiedy wokół niego się coś dzieje. Dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że Bigle to psy zbyt łagodne na obrońców. Ten pies, chociaż zaszczeka, chociaż niekiedy nas ostrzeże. To jednak trzeba pamiętać, że nie jest to pies, który będzie nas bronił. On jest zbyt pozytywnie nastawiony do ludzi, do otoczenia i on szybko zaprzyjaźni się z nieznajomą osobą. On nie traktuje nawet obcych ludzi jako zagrożenie. Więc to nie jest pies dla kogoś, kto szuka obrońcy czy też jakiegoś wybitnego stróża. Dla kogoś, kto szuka psa który potrafi dogadać się z obcymi psami, z kotami, ze zwierzątkami domowymi. Chociaż tutaj z tymi zwierzątkami za chwilę porozmawiamy. Ponieważ w odpowiedni sposób socjalizowany beagle nie będzie sprawiał raczej z nimi problemów, ale tu jest właśnie ale to, co przedale podobnież się nie liczy. Ponieważ beagle jest dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że ten pies ma silny instynkt myśliwski. Są to psy, które potrafią pogonić w czasie spaceru za zwierzyną, które niesocjalizowane no mogą niezbyt mile patrzeć na zwierzęta domowe, na koty, ponieważ ten instynkt myśliwski w przypadku Bigli jest naprawdę mocny. I wiele osób jest zdziwionych, że aż tak mocny u takiego spokojnego wydawałoby się niesamowicie miłego psa. To jest jak najbardziej bardzo miły, bardzo fajny pies. Ale jednak nie oznacza to wcale, że ten instynkt myśliwski nie istnieje. Beagle to też pies dla kogoś, kto poszukuje świetnego psiego sportowca. Oczywiście ograniczeniem jest wielkość, niektóre psie sporty no nie będą dla niego dobre, ale tam, gdzie jest potrzebna inteligencja, tam, gdzie jest potrzebny spryt, umiejętność współpracy z człowiekiem i na przykład rozwiązywania problemów, Beagle świetnie się sprawdzi. To również pies dla kogoś, kto chce szkolić swojego psa. Ponieważ bigle, chociaż są troszkę niezależne, uparte, to jednak są psami, które w doskonały sposób się uczą. One potrafią się nauczyć dosłownie wszystkiego w sposób błyskawiczny. Tu należy pamiętać, że warto szkolić bigla i bigle świetnie znajduje się wśród osób, które chcą swoje psy szkolić. Również dla kogoś, kto poszukuje psa zdrowego i odpornego. Bigle są naprawdę psami odpornymi, długowiecznymi. Niskie temperatury to nie zawsze coś, co lubią bigle, ale tak, to są psy naprawdę odporne. Również pielęgnacja jest bardzo prosta. No, nie możemy o niej zapomnieć, ale w przypadku bigli jest naprawdę prosto. Tu nie ma większych problemów, tutaj nie ma żadnych jakichś większych, ukrytych problemów. Kolejna rzecz. Bigle to psy, dla kogoś, kto pamięta, że niestety one lubią jeść. Są to psy bardzo łakome i ta otyłość naprawdę może im mocno grozić. Niestety to są bardzo duże zagrożenia. Pamiętajmy, że otyłość u psów to jest duże zagrożenie, które w bardzo negatywny sposób wpływa na ich zdrowie, na ich kondycję. Musimy o tym pamiętać. Podsum podsumowując, Bigel to pies dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, jaki to pies. Z jego zalet, z jego wad, z jego dużej potrzeby ruchu, dużej potrzeby bycia z człowiekiem, niezależnego, samodzielnego charakteru, ale również pamięta o tym, że to pies bardzo lubiący swoich opiekunów, oddany, uwielbiający bycie obok swoich opiekunów i to jest dla nich czymś bardzo, bardzo ważnym. Świetny pies, tylko nie dla wszystkich. Bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam na moje inne kanały, szczególnie na kanał ciekawostki o zwierzętach. Ten kanał, link do tego kanału znajduje się w opisie. Do pozostałych kanałów również są linki w opisie. Bardzo tam zapraszam. Zapraszam też na moje inne materiały. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.